Drugi wywiad dzisiejszego dnia. Za nami mecz KPMG ze składem Węgla i Papy, a ze mną jest Michał Orzeł. Witam serdecznie. Jak rozumiem, jesteś kapitanem waszej ekipy. Zgadza się. Już rozmawialiśmy, że za specjalnie nie chcesz mówić o spotkaniu, natomiast zakończyło się zwycięstwem przeciwnika 7-2. Co się takiego wydarzyło, że nie udało się zwyciężyć? Co się wydarzyło? Kontynuowaliśmy nasz, nasz taki, powiedziałbym, klasyczny występ sezonowy. Czyli dużo chęci, troszkę mniej umiejętności. Także kontynuowaliśmy to też dzisiaj. Powiedz mi, jak wasza. Przyznam się troszeczkę, żebyś nie wypadł z kadru. Jak wasza sytuacja w tabeli? Wydaje mi się, że jesteśmy na 11 albo 12 miejscu i tak raczej zakończymy sezon, bo już chyba nikt nas nie wyprzedzi, albo tak mi się wydaje. A czy zostały wam jeszcze jakieś spotkania? Nie, nie, to było ostatnie. Okej, okay, jak wyglądała wasza forma podczas sezonu? Jakby, czy była jakaś fala wznosząca, czy raczej, tak jak mówisz, najczęściej mimo wszystko w tym sezonie się nie szczególnie udawało? Wiesz co, jeśli przez falę rozumiemy cztery kolejne punkty, co było naszym rekordem, to tak, była fala pod koniec sezonu. Natomiast no, sezon najsłabszy z dotychczasowych, to był nasz trzeci sezon w lidze. Wszystkie poprzednie kończyliśmy albo, no wszystkie poprzednie dwa, albo wyżej, albo tak samo jak w tym sezonie, więc progresu nie było, no to jest na pewno do poprawy. Jakie są plany na kolejny sezon i czy występujecie w edycji halowej? W halowej raczej nie, gdzieś tam personalnie byśmy składu nie zebrali, natomiast na wiosnę pewnie planujemy wystąpić. Okej, okay. Czy będą jakieś zmiany, roszady w waszej ekipie? Nie, raczej nie. Co ciekawe, nasza drużyna składa się tylko właśnie z pracowników firmy, także nikim się tam nie posiłkujemy z zewnątrz i po prostu na tyle, na ile mamy składu takiego wewnątrzfirmowego, na tyle sobie, że tak powiem, pozwalamy na grę albo nie, jeśli tych ludzi nie ma. A jaka jest twoja rola na boisku? Gram przeważnie z tyłu, na środku zabezpieczam tyły. Czasem uda mi się gdzieś tam do przodu zapuścić, natomiast raczej defensywa. Zapunktowałeś w tym sezonie? Masz tu myśli gole i asysty? Tak, tak. No tam myślę, że łącznie ponad 20 punktów wpadło w Kanadyjce. A jakbyś określił, czy macie jakąś gwiazdę w drużynie? Kogoś, kto się szczególnie wyróżnia swoimi umiejętnościami? No mamy samych znakomitych zawodników, ale na pewno Mariusz Semplewski się wyróżnia, najlepszy strzelec. Tak, najlepszy strzelec zespołu. Krzysiu Wołosz, no bez niego byśmy na pewno stracili o wiele, wiele więcej bramek. No a tak to skład wyrównany. Także poza tymi dwoma zawodnikami pewnie tam nikogo bym nie wyróżnił. Jest bardzo zimno, więc nie będę cię trzymał. Dziękuję ci bardzo za wywiad i powodzenia w kolejnej edycji. Dzięki. Dzięki.